Zima opanowała stację. Spłynęło śniegi, taka ciekawostka. Lampy, które się w nocy nie świeciły, a teraz świecą, które oświetlają rozjazdy. Tutaj widzimy prawie gotowy rozjazd, chyba wystarczy go tylko podłączyć na torze szóstym. Łącznicą 531. Jeszcze nie podłączony. Jest chyba pierwszy, który tu idzie, bo nie ma się żadnych śladów. Pięknie ośnieżony peron. Lampy świecą w ciągu dnia. Nocą nie świecą. Wczoraj miał być asfaltowany, miał być dojazd do przejazdu tutaj Kickiego. Nic nie zrobiono. Chociaż nie było takiego śniegu jak dzisiaj. Tam też świecą lampy. Także coś tu jest nie tak, skoro lampy zamiast w nocy świecą w dzień. I dochodzę do końca peronu. Tutaj też wycinka drzew, będzie przebudowa tej ulicy, bo tutaj idzie ten samochód. Także tu jest wtory, są praktycznie gotowe. Dzisiaj nie ma, dzisiaj niedzieli pracującej, jak była tydzień temu jeszcze. Czuć ściekami, właśnie tam te studzienki nie są szczelne i trochę jakby zalatywało ściekami. Nie widać krajobraz zimowy, na stacji Łowicz Główny. Idzie jakiś pociąg, nie wiem, czy to jest sprewa, czy coś innego. Coś mi nie wygląda na sprewę z daleka. Ona już chyba przejechała, ale kto wie. Gdzie to warówka, mi się wydaje, jedzie. Świecą lampy oświetlające rozjazdy, ale w nocy jest ciemno. Czyli to jest coś źle ustawiony zegar. Bo się panom godziny pomyliły. Na przykład 5:17. Tak, to jest towarówka. Zadymek raczej nie będzie, bo to jest mokry śnieg. I chyba samochody, ale nie jestem pewien. Ale nie. To nie są samochody. Są te ekoboksy. Prawdopodobnie. Tak, ekoboksy. ET22-10-36.
tutaj takiej prędkości nie ma na torze pierwszym jak na torze drugim, co się wlecze, jest 20 przy dworcu, ale dalej też tam jest jeszcze nieskończone, podobno tymczasowy układ torowy, więc jest 20 i dalej. Jadą sobie ekoboksy w stronę Kutna. Nie mam teraz roweru, nie brałem, bo strach trochę. Prawa jedzie chyba, chociaż czyli... nie ma gdzie tam. Dobra. Panowie sieciowcy pracują tutaj. Myślę, że dzisiaj jest niedziela wolna, ale jednak jest pracująca. Chyba Podlasiak opóźniony. Suwał Ełków. Chyba podane nawet. Thank you.
Poliżny pociąg. Opóźniony pociąg Intercity Podlasia. Ze stacji Ewitwa do stacji Świnoujście. Przez stację Kudno-Koni, Kontakt Główny, Karta, Szczecin, Dąbie, Szczecin, Główny, Generator pierwszy, przytomnie pierwszy. Pociąg objęty jest rezerwacją miejsc wagonu 18, 17, 16, bez dłużej początku składu pociągu. Wagon numer 15, 14, znajduje się w środku składu pociągu. Wagon numer 13, 12, 11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje wdaje kierownik pociągu. Wagon numer 12. Prosimy zachować ostrożność i zbliżać się do krawędzi peronu. Zielona jest.
listy miał był w Warszawie? Skąd? Jeszcze raz kolejny. Dużo pasażerów ma.